Hejka, to ja, Limonka, maskotka kanału The Pudding LPS. Dzisiaj muszę Wam przekazać trzy rzeczy. Pierwsza to bardzo chciałabym Wam podziękować za 10 tysięcy subskrypcji, bo naprawdę nie spodziewałam się, że będzie ich aż tyle, że jest aż tyle dzieci, które chcą oglądać filmiki z Pet Shopami. To jest dla nas naprawdę bardzo duże osiągnięcie i duży zaszczyt, bo nie możemy po prostu w to uwierzyć. To wszystko poszło naprawdę tak szybko, że nie ogarniamy. No bo kurczę, kto by się spodziewał, że my zdobędziemy aż tyle subów. 10 tysięcy to jest jak takie małe miasteczko. Dlatego jeszcze raz bardzo chciałybyśmy Wam podziękować. Przygotowałyśmy specjalną dla Was niespodziankę na 10 tysięcy subskrypcji, a mianowicie... filmik z widzami. Zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Nagramy wszyscy razem, znaczy kto tam będzie chciał, wspólny teledysk. Chodzi o to, żebyście w domu nagrali krótki filmik od 20 sekund do minuty, na którym wasze LPS tańczą. I potem przyślijcie nam ten filmik na maila, którego macie tutaj. Adres. Na Wasze filmiki będziemy czekać do końca marca. Jak już je wszystkie zbierzemy, to wtedy je zmontujemy to w jeden duży teledysk. Nieważne jakich pet shopów użyjecie, możecie nawet sami tańczyć. No, jak Wam się podoba. Tylko pamiętajcie, że jeśli będzie tam Wasz wizerunek, no to musicie liczyć się z tym, że on będzie pokazywany na YouTubie. Jeszcze nie wiemy, jakiej piosenki użyjemy, także piszcie komentarze pod tym oto filmikiem. Tylko, żeby ta piosenka była jakaś wesoła i skoczna. A teraz kolejna sprawa, a mianowicie wyniki konkursu. Dostałyśmy aż 105 prac. Dlatego zdecydowałyśmy się na zrobienie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca i wyróżnienie. Za zdobycie pierwszego miejsca są mebelki. Zrobione przez starszą Pudi oczywiście. No więc tak, przejdźmy do ogłaszania wyników. Wyróżnienie w naszym konkursie zdobywa... Jamnik LPS TV! Zdecydowałyśmy, że za wyróżnienie będzie awatar. A teraz podium. Trzecie miejsce zdobywa naprawdę bardzo ładna praca. Uwaga, uwaga! The Doggy LPS! Praca jest naprawdę bardzo ładna. Jest ładna ostrość, dialogi są bardzo ładnie wypowiadane, pet shopy są zadbane, wszystko jest dopilnowane, żeby ładnie wyglądało. Naprawdę bardzo nam się spodobała ta praca. Widać, że The Doggy się postarała i no, dlatego uznałyśmy, że zasłużyła na trzecie miejsce. Drugie miejsce, również prześliczna praca. Uwaga! Violetta TV! W tej pracy pokazana jest dokładnie ta sama scenka, co w pracy The Doggy. Widać, że jest duża dbałość o detale, bo nawet nad wejściem do szkoły jest ten sam napis school, co widać teraz. Scenka jest również bardzo fajnie odegrana. No, nam się bardzo podoba ta praca. Jakość nagrania również nie pozostawia nic do życzenia. Nagrodą za drugie i trzecie miejsce jest intro. I teraz najważniejsze, czyli kto zdobył pierwsze miejsce w naszym konkursie? Uwaga. Susanna the Lionette! A teraz dlaczego ta praca jest taka wyjątkowa, dlaczego się wyróżnia? Jak widać jest nawet czołówka przygotowana. Wszystko jest bardzo podobne. Najbardziej nas w tej pracy urzekła scenografia, ponieważ teraz jak oni wejdą do sali, w której są lekcje, ta czołówka,
Nawet na ścianie jest ten sam obrazek otuczony z paprocią. Wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo podobne do oryginalnego. Napisy również są na tablicach. I scenka przedstawiona odbywa się tam, gdzie na backstage'u została odkryta przez Tiffany, modelka w masce. Jak widać, nawet ściana, na której są drzwi, jest dokładnie taka sama. Wszystko jest zrobione ręcznie. Jak widać, nawet ta scena, to wszystko. Zach ma okulary tak jak w oryginalnym filmiku. Wszystko jest tak dopracowane. A jeszcze teraz zobaczycie, jak on wejdzie na ten backstage, jak tam mebelki są tak podobne i wszystko jest takie prawie identyczne jak u nas, że nikt nie zdołał tego osiągnąć aż tak bardzo jak ona. Tutaj trochę przewinę i zaraz przejdziemy do tego momentu. O, proszę bardzo, jest wszystko tak samo. Ściany są te same, nawet obrazek, który wisi na ścianie, jest to sama, to jest ta sama biedronka na nim. Lustro, wszystko jest identycznie jak u nas, nawet ten sam wieszak stoi. Wszystko jest takie podobne, że jak to zobaczyłyśmy, to byłyśmy w szoku. I teraz wysyłamy ci mebelki zrobione przez nas i sobie się śmiejemy, że w sumie ty ich nie potrzebujesz, bo i tak potrafiłabyś zrobić takie same. Jeśli podasz nam adres, to paczkę do ciebie wyślemy już jutro. Wszystko jest już przygotowane, list i oczywiście mebelki. Mamy nadzieję, że nagrasz otwieranie. Wszystkim bardzo dziękujemy za nadesłanie prac. Wszystkie były super. Jak widać na wykresie, najwięcej scenek pochodziło z teenagers, bo aż 60. W ogóle to najczęściej powtórzyła się scenka z odpowiedzi Spike'a przy tablicy z odcinka 22 Teenagers. Często też pojawiała się scena z 7 odcinka Pamiętnika Księżniczki. Chodzi mi o scenkę, w której Krystal zrzuca całe jedzenie ze stołu. To by było chyba tyle na dziś. No i nie zapomnijcie nagrać filmiku do naszego wspólnego teledysku. No to pa!